proszę Państwa, i trudno mi powiedzieć, co ja najbardziej wspominam, dlatego że ja tam w tym stoczku byłem prawie cały rok. Było to związane z kolonią dzieci warszawskich. To były przeważnie dzieci uczestników konspiracji AK-owskiej. Wiek był różny, od 8 mniej więcej do 15-16 lat. Poza tym były jeszcze jeden albo dwa zastępy dziewcząt starszych, które pomagały i były takimi osobami, które pomagały wychowawcom. One miały raptem od 15 do 17 lat. Ponieważ ten front rosyjski bardzo szybko przeszedł i zatrzymał się na linii Wisły, to kontakt z Warszawą został gwałtownie przerwany. No i powstał dylemat, co z tym fantem zrobić. Ola Majewska, która była kierownikiem tej imprezy, uznała, że nie można tak zostawić tych dzieci, tylko trzeba zorganizować przedłużenie tego stanu, jaki był. Więc dogadała się z administracją miejską Stoczka Łukowskiego i przejęła do swoich możliwości dwa baraki, gdzie były sale sypialne, sala jadalniana i w drugim baraczku była kuchnia i tam po prostu się gotowało strawę i tak dalej. Były kłopoty ze zdobyciem podstawowych warunków, żeby wystarczało na prowadzenie tego. Tym bardziej, że nie było zorganizowanego jakiegoś wspomagania państwowego, czy tam, bo wszystko nie było jeszcze zorganizowane. Także sporadycznie było wspomaganie z Lublina, tam z tamtych tych. Potem przychodziło trochę pomocy UNRWA-owskiej. No i to, co udawało się uzyskać od mieszkańców Stoczka, którzy byli bardzo przychylnie nastawieni.
Według mnie to Ola Majewska nastawiła się na maksymalną samowystarczalność, że wszystko musi być sprzątane własnymi siłami, musi być no, zorganizowane pomoc dla kuchni i tych wszystkich. No. Natomiast personel kuchenny był no, zawodowy w pewnym sensie. Ja patrzyłem na to oczami chłopca, który miał 15 lat, więc moje oceny mogą być takie, no, że to mi się podoba, a to mi się nie podoba. Na ogół bardzo mi się ten cały układ podobał. Moja rodzina, która składała się wtedy z dwóch starszych osób, mojej matki i babci, oraz z kilku osób w wieku od 3, czy tam od nawet wcześniej, do 16 lat. I myśmy w tym czasie przebywali w Wawrze. Ola Majewska była zaprzyjaźniona z rodziną Papuzińskich i w swoim czasie pomagała im, ponieważ myśmy się znaleźli w też trudnej sytuacji, to ona powiedziała, że ona nas przyjmie do Stoczka. I najpierw 5 osób w wieku od 8 do no do 15 lat, ja byłem najstarszy w tej grupie, pojechaliśmy do tego Stoczka. Tam od razu był podział na tutaj no, grupy. Każdy trafił do swojej grupy wiekowej, a poza tym przede wszystkim odbywało się szorowanie, obcinanie włosów i tak dalej, bo myśmy wszyscy byli brudni i zapuszczeni. Ola Majewska nawiązała kontakty z nauczycielami w Stoczku Łukowskim i wszystkie dzieci w różnym wieku chodziły do różnych klas szkolnych. Do szkoły podstawowej i do szkoły średniej, którą prowadził pan Tynelski, który był jakby no, organizował te nauczanie jeszcze przed przybyciem do kolonii do Stoczka, bo jak pani się orientuje, to nauczanie do szkoły podstawowej było dozwolone, natomiast średnie szkolnictwo musiało się odbywać no, w warunkach, no, jakby to powiedzieć,
utajnionych, prawda, ten. No i on to wszystko zorganizował na terenie Stoczka. A wszyscy mieliśmy czas zajęty, bo wszyscy chodzili do szkoły i wszyscy musieli się douczać i mieli różne obowiązki związane z no, istnieniem tej, tego. Trzeba było posprzątać, trzeba było wyczyścić tam, prawda, ten, pomóc porozkładać talerze do jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Ja w swoim czasie miałem, przepraszam, czyszczenie wychodków. Poza tym musiałem co drugi, co trzeci dzień chodzić po mleko do mleczarni i tam do kociołka nalewano nam tam, no nie wiem, jakieś 20-30 litrów mleka, no i myśmy to targali do kuchni tej, no to są te rzeczy, które ja sobie przypominałem, ale na pewno więcej też było różnych zajęć takich. No, drzewa trzeba było narąbać. Trzeba było, prawda, no, zająć się tym. Czasami trzeba było pomóc temu, bo tam przychodził taki cieśla i pomagał to drzewo piłować i tak dalej. No to myśmy starsi, to pomagali i ciągnęli tą piłę w jedną i w drugą stronę i jakoś to szło. Poza tym wiadomo było, że w Stoczku była grupa Armii Krajowej, którą prowadził kapitan Ostoja. Poza tym no, całe to kierownictwo kolonii zwracało uwagę na to i podkreślało, że to są dzieci warszawskie, że to jest, no, śpiewali piosenki warszawskie i tak dalej. Niezależnie od tego były no, zwracane uwagę na śpiewy i piosenki, które były tam dwie osoby, które organizowały te chóry, prawda, kolonijne. Ja brałem udział, bo to prawie każdemu, państwo bryscy starali się każdego zatrudnić, tak. Ja raz brałem taki w grupie pasterzy, coś takiego, a raz brałem no, jakimś innym przedstawieniem.